Czuję się to, że potrzeba jest wolontariatu już dużo wcześniej niż się zaczyna. Pierwszym miejscem, do którego poszłam w liceum, było hospicjum Jana Ewangelisty, które akurat ukierunkowało mnie, że chcę pracować z osobami starszymi. Jeden uśmiech może naprawdę zdziałać cuda u osób, które są tam w okresie, nawet w takim czasie wegetacji. Wywołanie uśmiechu to dla mnie jest naprawdę ogromny wyczyn i czuję z tego bardzo dużą satysfakcję. Jeżeli ktoś kieruje się właśnie w swoim działaniu sercem i czuje jednak tą chęć działania, to myślę, że da radę. Jak mnie zapytano, co będę robiła, mówiłam, że będę zupę ludziom ratować. No i tak w życiu nie ma przypadku. Ja mam wolontariat młodzież. I dwa razy w roku, Wielkanoc, Boże Narodzenie, robimy zbiórki żywności w sklepach. I ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, dobra rzecz. Bo ta młodzież, ona stoi przy tych koszach i ona ma ten kontakt z ludźmi. I mają te pole obserwacji, doświadczenia. Jakie są relacje? Na pewno trzeba pomagać tym, którzy mają mniejsze możliwości od nas. Chcemy, żeby było ciekawie, żeby było nudno na pewno. No, żeby jakaś praca z dziećmi zawsze będzie ciekawa. Są trudne chwile właśnie w każdej działalności charytatywnej. Nie przejmować się, stawać naprzeciwko i zawsze właśnie słuchać głosu serca. Nie sztuka jest zrobić dwa tygodnie wcześniej, czy tydzień po, bo to już nie ma tego tej atmosfery. Natomiast to jest namiastka domu, namiastka tego, co oni powinni, wszyscy powinniśmy mieć. Uczucie spełnienia, że okazałem w jakiś tam drobny sposób właśnie tą miłość. W XXI wieku czas jest takim towarem luksusowym, można by powiedzieć. Każdy skupia się na polepszaniu swoich umiejętności, tutaj kolejna nauka następnego języka, tutaj jakieś zajęcia sportowe kolejne, jesteśmy zajęci tylko sobą i skupiamy się na swoich przyjemnościach, a tutaj otwieramy się na drugiego człowieka. Chciałabym zachęcić wszystkich, którzy jeszcze wahają się, bo nigdy nawet nie pomyśleli o tym, że mogliby zostać wolontariuszami, żeby podjęli to ryzyko i żeby poświęcili swój czas, swoje zaangażowanie i odważyli się właśnie zostać wolontariuszem.